Tak, chyba z tej strony. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam bardzo ciekawy nóż sukoiczy od Custom Knife Factory. Custom Knife Factory jest to manufaktura, mała fabryka, która mieści się w Rosji. Dokładnie są to chyba okolice Moskwy i mi udało się sukoiczy kupić bezpośrednio od nich. Co nie jest takie proste, ponieważ Custom Knife Factory sprzedaje swoje noże w modelu Premier, Dropów i zawsze ich ilość jest bardzo ograniczona. Najczęściej jest to 100 sztuk, chociaż akurat w przypadku mojego noża numer seryjny to 136. Czyli było ich więcej niż 100. Bardzo możliwe, że była to liczba 200 sztuk. Custom Knife Factory robi bardzo dużo kolaboracji i w tym gronie są również Polacy. Pozdrawiam Grzegorza, sprawdźcie jego Instagrama. Ale wracając do samego początku. Kupując ten nóż, miałem wysłać całkiem sporą ilość pieniędzy do Moskwy. Nie do końca było dla mnie komfortowym uczuciem. I miałem dużo wątpliwości. Jak bardzo się zdziwiłem pozytywnie, gdy nóż do mnie dotarł. To trwało około 2 tygodni, z tego co pamiętam. I nóż przybył do mnie w takim pokrowcu, co już jest miłym zaskoczeniem, ponieważ w tej samej cenie kupując nóż na przykład od Zero Tolerance albo Benchmade'a dostajemy tekturowe pudełko. Ale w tym pokrowcu były jeszcze dodatkowe rzeczy. Taka ściereczka do czyszczenia noża z logiem Custom Knife Factory. Gdzieś tutaj w rogu ono powinno być. Takie logo. Certyfikat autentyczności razem z podstawowymi danymi i podpisem. Też super sprawa. Dostajemy również czekoladkę z logiem Custom Knife Factory oraz cały worek części zapasowych. I ja nie miałem pojęcia o tym, że dostanę te części zapasowe. Później sprawdziłem na stronie i rzeczywiście drobnym drukiem gdzieś na dole było dopisane, że z nożem są dostarczone części zamienne, ale nie było ani zdjęcia, ani wyszczególnione, jakie te części zamienne są. No a mamy tutaj ich całkiem sporo. Zobaczcie tylko. To jest zestaw okładek karbonowych, ale jest to inne włókno węglowe niż to na nożu. Super sprawa. Mamy również klips. Zapasowy klips tytanowy, który jest taki sam jak ten założony na nożu. Mamy po prostu zapas. Oraz bardzo dużo części związanych z mechaniką noża. Co jest naprawdę fajne, bo gdybyśmy tego nóż chcieli troszeczkę bardziej używać, albo po prostu bawiąc się i klikając nim, te rzeczy mogą nam się zużyć. No i tutaj mamy zestaw łożysk z podkładkami, mamy kompletny pivot, wkładkę do blokady oraz cały zestaw śrubek, tutaj bolec blokujący głownię. Także praktycznie z tych części moglibyśmy złożyć drugi nóż. No, brakuje nam głowni i ramy. Także jest to bardzo ciekawe, jak Rosjanie podchodzą do samej sprzedaży i właśnie może nie tyle obsługi klienta, co satysfakcji klienta z zakupu. Zupełnie inne podejście od Amerykanów i no też dużo lepsze podejście od Amerykanów. Naprawdę po przeżyciu takiej niespodzianki od razu moja sympatia do tej firmy oraz poziom satysfakcji z zakupu urósł mega. Ale wracając do samego noża. Nóż jest całkiem duży. Jak podaje producent, jest to 236 mm, czyli z tego, co mnie pamięć nie myli, więcej niż ma Benchmade Crockett River całkowitej długości. Tutaj w tym kadrze ma miejsce perspektywa, więc zapamiętajcie ten obraz, a teraz odwrócimy je. Także perspektywa tutaj trochę przekłamuje. Natomiast no zdecydowanie
nie jest to nóż mniejszy od Benchmade Crooked River, jest o jakieś tam milimetry dłuższy. Naprawdę kawał noża. Ale co ciekawe, ta duża długość, ona nie jest absolutnie problemem podczas noszenia tego noża i podczas użytkowania. Nóż jest bardzo smukły i bardzo lekki. Ma również bardzo fajnie działający klips, więc mając go w kieszeni za bardzo nie czujemy, że tam jest spory nóż, a wyciągając mamy do czynienia z właśnie bardzo, bardzo smukłym i lekkim nożem. Natomiast już przy samym używaniu nóż sprawia wrażenie porządnego. Porządnego, ale bardzo lekkiego. I to jest taki, ma taką charakterystykę bardzo high-tech. Widzimy tutaj te włókno węglowe i to wszystko jest takie bardzo właśnie lekkie, nowoczesne. Zupełnie, zupełnie inny klimat niż Benchmade Crooked River ze swoimi linersami i drewienkiem na okładzinach. Tutaj możemy wspomnieć jeszcze o jednej ciekawostce, że pomimo tego klimatu nowoczesności i high-tech, tak naprawdę jest to bardzo klasyczny frame lock z głownią typu drop point, z płaskim, wysoko poprowadzonym szlifem, czyli taki zestaw bardzo, bardzo tradycyjny. Dzięki temu, że nóż jest, ma właśnie ten typ głowni, jest frame lockiem, to jest on bardzo praktyczny. To jest naprawdę nóż, którym możemy otworzyć paczkę, zrobić sobie kanapkę i użyć go do jeszcze wielu, wielu innych czynności. I on się sprawia genialnie. Jest też łatwo go wyczyścić, ponieważ głownia nie ma jakiejś dziwnej geometrii i miliona otworów. Co jeszcze możemy powiedzieć o głowni? Głownia jest zrobiona ze stali M390, która naprawdę mega dobrze trzyma ostrość. Ja tego noża od nowości jeszcze nie oszczyłem, trochę go używałem i on nadal jest tak ostry, jak w momencie, kiedy go wyciągnąłem z tego pokrowca, który wam pokazywałem wcześniej. Tak jak wcześniej powiedziałem, jest to klasyczny drop point, natomiast głownia jest bardzo fajnie wykończona. Ona tutaj na szlifach ma takie wykończenie, które może mi być bardzo ciężko pokazać dobrze w kamerze. Natomiast to jest takie wykończenie, jakby było lustro za mgłą. Ja rozmawiałem na ten temat z Baltazarem Pawłowskim i on mi powiedział, że to jest powierzchnia po szkiełkowaniu, więc prawdopodobnie ona została na samym początku wypolerowana, a później wyszkiełkowana. Na tych częściach płaskich mamy taką klasyczną satynę. U góry mamy również jimping. On jest dosyć delikatny, ale pełni swoją rolę, zwiększa przyczepność. I wszystkie inne szczegóły, na przykład tutaj przy fliperze, te krawędzie, one mają taką delikatną, znaczy delikatnie są sfazowane i naprawdę to wszystko jest genialnie wykończone. Przechodząc dalej, mamy konstrukcję opartą o tytanową ramę. Jak tutaj może uda wam się zauważyć, jest to konstrukcja, która ma wyfrezowane kieszenie odchudzające. Stąd pewnie ta lekkość i poczucie smukłości w tym nożu. Od strony zewnętrznej mamy takie ozdobne rowki. No i w to wszystko są wpasowane okładki z włókna węglowego, które Custom Knife Factory nazywa, dokładnie nazywają to Chaotic Carbon Fiber. Mamy pivot z takim anodyzowanym kołnierzem. Również mamy backspacer. I na backspacerze jest zastosowany bardzo nietypowy materiał. Jest to cyrkon. Przynajmniej wydaje mi się, że taka jest poprawna polska nazwa. Po bokach są takie okładki, prawdopodobnie tytanowe, z anodyzowane i one jakby się tutaj pasują do tego kołnierza wokół naszego pivota. Jeżeli chodzi o samą mechanikę, to ostrze lata na łożyskach. Mechanika w tym nożu jest
przecudowna. To jest naprawdę bajka, jak to wszystko jest tutaj spasowane, jak gładko chodzi, jak ta głownia po prostu nam idealnie opada. Nie ma mowy absolutnie o żadnych luzach w jakąkolwiek stronę. Po złożeniu wycentrowanie głowni jest idealne, także nie możemy się tutaj do niczego przyczepić. Natomiast nóż ma jedną wadę związaną z ergonomią. I po drugiej stronie mamy klips, który zarówno wygląda, jak i działa świetnie. Jest to najlepszy klips, jaki do tej pory używałem. Natomiast ten klips, on w całości opiera się tutaj o blokadę. I z powodu tego, że ten klips jest dosyć duży, to naturalnie, gdy chcemy otworzyć, przynajmniej ja, naturalnie, mój naturalny jakby chwyt jest taki, i w momencie, kiedy chcę otworzyć, to przekładam palec wskazujący i od razu te palce jakby mi się tutaj cofają, przesuwają w tą stronę. Ja w tym momencie dociskam ten klips do blokady, co sprawia, że ta idealnie ustawiona mechanika już przestaje działać w tak idealny sposób, ponieważ teraz Dident naprawdę bardzo mocno dociska głownię. I oczywiście, gdy użyję bardzo dużo siły, to i tak otworzę. Chyba jeszcze o tym nie wspomniałem. Ten tytan tutaj jest anodyzowany, także to jest taki kolor, który jest trochę, jest taki grafit wpadający w złoty albo zielony. Naprawdę ciężko jednoznacznie ten kolor określić. Co ciekawe, pomimo tego, że jest to nóż, który właśnie często kończy jako obiekt kolekcjonerski, to jeżeli taki nóż komuś uda się zakupić, to jest to naprawdę świetna sprawa, jeżeli chodzi o nóż do używania na co dzień. Jeżeli ktoś lubi na co dzień używać takie lepsze noże, to zamiast kupywać sobie Zero Tolerance czy Benchmade'a, może zainwestować właśnie w Custom Knife Factory Sukhoi 3, mając dodatkowo jeszcze te części zapasowe. Naprawdę ten nóż będzie mógł używać prawdopodobnie przez bardzo długi czas. W tym filmie to wszystko. Zapraszam na film z rozbierania tego noża. Na razie, cześć.